Państwa znajdujemy się dzisiaj nad Zalewem Zembożyckim. Ten zalew jest bardzo dobrze znany dla Państwa. Jak widać, jest brud, smród i ubóstwo. Na pewno Państwo nie wiedzą o tym, że ten zalew został wybudowany przez człowieka. Koparki tutaj jeździły w 1977. Dużo kolarzy tutaj przyjeżdża, najwięcej wędkarzy. Później może zobaczymy, jak jeszcze nie uciekli. Więc dążymy dalej. Więc jak widzimy, jest syf. Tak jak mówiłem na początku. Puste butelki się walają. Chociaż mam ptaszek nad głową, ale nie wiadomo, kiedy spadnie nam. Niestety na górę się nie wdrapię, bo ktoś zawalił drabinkę. Znajdujemy się chyba na najdłuższym moście nad zalewem. Bo nigdzie dłuższego na razie nie widzę i nie widziałem. Teraz zniknę. Bomb! A więc dążymy dalej. Jak widać, znajdujemy się teraz nad zalewem dalej, na drabinkach. Widać, jakie wielkie tłumy są. Wszyscy pouciekali, jak mnie zobaczyli. Jak widać, znajdują się tam rowery wodne. Tylko wypożyczalnia dużo chce. Jak widać, umiem latać. Latać. Przyciąganie ziemskie zwala mnie z nóg. Mam darmową skocznię. Proszę mnie nagrywać z daleka, żeby było lepsze ujęcie. Schodzę, bo nudno. Niemcy atakują, jak widać. Ale się tutaj ruch zaczął robić. Więc dążymy dalej. Niech kamer znajdzie tam. Dobra, dążymy dalej na moją ulubioną ławeczkę. Linowy. Nawet jest zezwolony zakaz tutaj. Trzeba zapłacić, jest nawet ten numerowany. Więc idziemy dalej. Tutaj też się znajduje ten znak. Tak myślę, że on został wybudowany w roku 2008. Przy tym tutaj nic nie było. No więc idziemy tam. Ja widzę. Moja ławeczka została zajęta. Przez Zdzisława. Koniec. Idziemy dalej tam. Jak widać, znajduje się tutaj syf. Nawet butelka się unosi na tym syfie. Takie bajorko jak u Szreka w domu.
Ale czasami jak przychodzę, to widać te ryby i inne. Kiedyś kaczka została znaleziona też. Bo mój kolega wsadził stopy do wody i jeszcze taki się gorszy jeszcze sobie zrobił. Więc idziemy dalej. Niech kamerzysta idzie przede mną. Jak widać, znajdujemy się dalej nad zalewem. Znajdujemy się teraz w głębiach lasu zalewowego. Więc dążymy dalej. I Paweł. Widać, ostatnio padało to bardzo. Błotko się zrobiło. Lepiej palić tym zalewem. Kurde, nawet się wejść nie da. Ja pierdzielę, wyjdziemy stąd, bo tutaj się nic nie da. Idziemy tam. Brud, smród i ubóstwo. Idziemy do światła, bo tutaj nic nie widać. Witam Państwa, jak widać w końcu udało się na drzewo wejść jakieś. Później pokażemy tą siłownię z wrotków, bo tutaj na wrotkach ciągle jeżdżą. Więc znajdujemy się na zachmurzonym wrotkowie. Pokażę Państwu, jak na tych sprzętach się ćwiczy. Zacznę na początku na ty. 3, 2, 1, 0, tak. Idziemy na następny. Tutaj jak widać na etykietce. Mam nadzieję, że się nie zawali, jak widzą Państwo. Nie powinno. Koniec, nie mogę. Teraz idę na ten. O, ciekawe co za sprzęt. Spróbuję na ten. Ale fajny. Czuję się normalnie jak na karuzeli. Witam wszystkich. Też nudny. Nie wyrobiłem się. Idziemy na następny, bo ten jest dziwny, podejrzany. Ciekawe jak ten działa. O, jest ilustracja ich. To już tam przyjdzie, przybliży.
Jak widać, tutaj też jest etykietka. I widać, kiedy zostały wyprodukowane tutaj. W 2009. Zostało tutaj postawione. Sprawdzę, jak to działa. Tutaj trzeba nogi umieścić. Ale szybko zasuwam. Ciekawe, czy w drugą stronę się da. Ciekawe, czy to pójdzie na tamtą stronę. O, tak wygodniej. Widzę, że moja noga bardziej odlatuje lewa. Nie nadąża za prawo. Ale o tak wygodniej trochę. Ale to jest nudne. To jest zbyt prymitywne. Zgadzę z tego. No tylko tyle sprzętów, co tutaj mamy. Jak widać, znajduje się to tutaj. Szachownica, można sobie przynieść warcaby albo szachy, jak ktoś woli. Widać, że tutaj miejsce jest na 4 osoby i się dziwi, jak tutaj się w szachy gra na 2. Normalna szachownica, powinna mieć po bokach zegarki. Takie czasowe. I jak druga osoba wygrywa, ta osoba, która wygrywa, naciska swój czas. A ta osoba, która na przykład siedzi tam, wygra, też naciska swój czas. Zależy, ile punktów zdobędzie. Tutaj powinno być trochę miejsca na umieszczenie szach. Jak widać, tutaj nawet mamy trochę wody, żeby umyć sobie nogi. Jak kamerzysta by tam przybliżył na wodę, z tamtej strony, utrwala się taka tęcza na wodzie, na dół. Ta czerwono-żółta. Co? Kamerzysta? Gdzie kamerzysta schował? Za mną! Nie zauważył chyba. Więc idziemy tutaj dalej, bo tutaj za dużo ludzi się nas przychodziło. Za duże tłumy. Więc idziemy na przystanek. Koniec naszego filmu dzisiaj będzie. Już Państwo widzą, jaki syf jest na tle. I te osoby, które nie były, bo... pewność, że inne były. Jak widać, właśnie miejsce dziela autobus. Czekamy na następny. Drogo, nie, o! Następny też. Tu już się chyba nie doczekam. Miałem taką piosenkę, kto dogoni autobus, kto dogoni autobus. Może ty, może ja, a może polonez. A, widzę, że się zatrzymał. Może na mnie poczeka. A teraz chyba samochód goni autobus. Zobaczymy, kto wygra. Tam jest autobus z przodu. Tam 40, niech kamerzysta nagrywa. Tam z przodu jest. Zobaczymy, kto wygra. Czy samochód, czy 40. I... jedzie za 40. Wygra. Schowały się. Następny goni autobus. O, następny autobus będzie jechał. Więc idziemy dalej. A teraz opowiem taki kawał na koniec. Obiecali mieszkać.
jak to było? Obiecali mieszkania po 20 tysięcy, a są po 3 tysiące. 30 tysięcy. Jacy kłamcy. Teraz kawalerki podróżały ostatnio. Więc idziemy na pytanie. O, to ja widzę. Ciekawe czy smaczny. Ciekawe czy smaczny. No, no, może być. Jak widać, droga była długa, daleka. Aż nawet zgodnie i musiałem kwiatek pić. Ale i tak tutaj dalej rosną. Więc dochodzimy już do końca. Więc zakończamy dzisiaj odcinek. Do widzenia Państwu.